dyrektor programu. A my powiedzmy wspólnie jak najmłodszy, drodzy Państwo, to wygrać! Ten czołg pokój był przeciągający się. Ale to nie, no mega, fajnie. No! Aj, jest! On za wcześnie... Pali, gramy. Ale gramy przy górę. Nie było! Daj! Ja pierdzie, dobij! Na pewno wejdzie się na górę. Przecież! Ale to jest Alba. Może już niedługo. Albańska myśl szkoleniowa. Albańska myśl szkoleniowa polegająca na jedzeniu. Ja nie wiem, ale odważna decyzja. To kto nie wierzy? Ja wygodnie. Coś mówiłem. Tromba. No, tromba! Jak to zrobił? Jak on to kurde zrobił?
i zamknęli ryja. Koniec tego. 10 minut mamy, trzeba to. Ale jedną strzelają i jest pierwszy. No! Jest! 4. Nie no, trąba mega, kurde, po prostu. Miałem czucie dzisiaj, że on coś zrobi. Dobra piła. Do niego! Nadać też bramkę. Aż trochę zaczął żyć. Już tak miało być zimniejszy na środę. No ja też tak słyszałem. Ale się przebolało. I... Tu nie wieje tak. Sam jestem już tu. Ale kurde, jest mega wynik. Naprawdę. Kurde, mówię, historycznie. To jest wygana. I to jest tak. I to jest zasłużone, to jest naprawdę. Ta druga połowa bardzo fajna. Była tak ułożona. Chciał gdzieś Robert blisko jakiś tych. Trenerze, prezent na urodziny jest. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Pana piłkarze spełnili na pewno życzenia. To był dobry mecz w wykonaniu Legii. Tak, dziękuję bardzo za życzenia przede wszystkim. No stanęli na wysokości zadania. Chcieli to zrobić. Zrobili to dobrze, okazale, w dobrym stylu. I pierwszy raz chyba w taki sposób, że mogliśmy czuć spokój przez 15-20 minut, bo tak zwykle tego spokoju nie mieliśmy. Tak więc gratulacje dla nich. No, historyczne zwycięstwo stało się faktem. Legia jeszcze z Lechią Tomaszów nigdy nie wygrała do tej pory. Tak, dzisiaj rano o tym myślałem, postarałem się przypomnieć sobie mecz, kiedy, czy to miało miejsce i faktycznie nie udawało nam się to. Udało nam się tutaj, na wyjeździe, na ich boisku. Niech to będzie taki rewanż za te 5-1, który kiedyś tutaj ponieśliśmy. Z Borussią gra wyglądała dobrze. Dzisiaj również to jest taki zwiastun kolejnych dobrych, interesujących meczów? Tak, to napawa optymizmem. Widać, że coraz bardziej wykonują to, co od nich chcemy. I bardzo mnie to cieszy, gratuluję im. Chcielibyśmy tak co mecz. Oczywiście mogą być problemy z utrzymaniem takiego poziomu, ale jeżeli oni już to coraz lepiej wykonują, to myślę, że myślą już bardziej taktycznie. Brawo. Po tym meczu Legia jest już w czubie tabeli. Odżyją znowu nadzieję na awans, jak w zeszłym sezonie? No, odmienne nastroje niż miały miejsce rok temu. Rok temu byliśmy totalnie gdzieś z tyłu. Teraz jest lepiej, jeżeli to będzie wprost proporcjonalnie do zeszłego roku, że będziemy się dalej rozwijać, to może być ciekawie. Patrzmy na kolejny mecz i oczywiście wygrywajmy jak najwięcej. No,